Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Dzisiejsza Ewangelia mówi dużo o fundamencie. Zobaczcie, Pan Jezus naucza, że najważniejsze w budowaniu domu jest zwrócenie uwagi na to, jaki jest fundament, na czym budujemy. A wiemy dobrze, że fundamentu nie widać. Dlatego zastanówmy się nad naszym fundamentem, na czym my budujemy. Nie jest istotne tak naprawdę to, co wyrośnie nad fundamentem, czy nasz dom to będzie potężny gmach wielopiętrowy, czy to będzie mały domek jednopiętrowy. Najważniejsze jest to, na czym budujemy. Zastanów się zatem, jaki jest fundament Twojego życia. Jakie jest Twoje oparcie? W kim pokładasz nadzieję? Jedynym oparciem jest sam Bóg. A fundament ten buduje się też w sposób niewidzialny dla świata. Przez modlitwę, która jest Twoim osobistym, intymnym kontaktem ze Stwórcą. Dbaj zatem o to, żeby często spędzać czas z Bogiem, budując właśnie ten niewidzialny fundament w taki sposób niewidzialny nawet dla Twoich najbliższych. Chciej dużo czasu poświęcać dla Boga. Wtedy Twój fundament będzie mocny i nic Ci nie złamie. Kiedy przyjdą różne troski, trudności w Twoim życiu, nie zburzą tego, co wybudowałeś, ponieważ to wszystko oparte będzie na Bogu samym. Wyzwanie piąte. Jak Ty wykonujesz swoje obowiązki dnia codziennego? Czy wiecie, że tylko 13% pracowników przykłada się i jest zaangażowanych w swoją pracę? To jest kosmos dla mnie. Dlatego jak ważne są podstawy i to, żeby wykonywać z sercem każde ćwiczenie. Podobnie na siłowni. Jeśli mamy mieć dobre efekty, trzeba wkładać pełne zaangażowanie serduchów w to, co robimy. Ale przede wszystkim należy mieć dobre podstawy, fundament. Położyć fundament pod technikę, pod dobre przygotowanie zarówno stawów, nóg. Zmniejszy to wtedy ryzyko kontuzji. I z czasem będziemy mogli wziąć większy ciężar, jeszcze większy ciężar i by zdrowo i równomiernie rozwijać swoje umiejętności i swoje mięśnie.